Pierwsze strzały zastały mnie na Placu Narutowicza. Więc ja zacząłem dzielnie pedałować filtrową, bo filtrową tą trasą jechałem na Placu Krzyży. Już tam były jakieś patrole niemieckie, jakieś strzały, jakieś coś. Ludzie pochowali się z ulicy po tych domach. Ja też się schowałem do takiego domu. A potem już godzina 17, to było obok filtrów, więc tam jakieś oddziały zaczęły działać. Ja przenocowałem, pierwsza noc to u ludzi gdzieś przekoczowałem na ulicy Filtrowej. Zresztą nie ja jeden, bo wielu takich właśnie przygodnych przechodniów, którzy się znaleźli o tej godzinie w tym miejscu, z dala od swoich jakichś tam domów, pracy, czy z miejsca zbiórek, bo to też mogło być na tej zasadzie, że przecież wielu nie dotarło do swoich punktów zbornych, wielu uczestników i między innymi przecież ta Batalion Sokół powstał właśnie tutaj z tych ludzi, którzy z różnych względów nie dotarli do swoich jednostek. No więc mój powrót na Plac Trzech Krzyży trwał dwie doby.